Ten świat nie potrzebuje bohaterów. Potrzebuje zawodowca. Przynosisz ze sobą kłopoty. Mów. Mam sp... Napra- w zas- Przyjdź do...
To nie tak, dobrodziejko. Nie cza! To proszę jej przekazać. Nie uczyła cię matka, że... Ale... O co mu chodzi? Ze szpitala ci... Tak. To proszę na... Tak? Przyniosę... Doskonale! Przyprowadź konie... Do zobaczenia. Wkurzają. Psia krew. Nie mogę medytować przy zgaszonym ognisku. Nie mogę medytować przy zgaszonym ognisku. Muszę je najpierw rozpalić. Yeah.
zacząć. Hej! Twoja matka puściła się z krasnoludem! Czemu nie? U niej na stacji? Tak. Do zobaczenia na miejscu. Przynieś jakiś alkohol. Najlepiej gorzałkę. Bywaj. Co się stało? Taka rozpusta pod... Muzykant? Już ja! To może pójdę tam? No! Geralt? O, żeż w mordę kopany. Przez chwilę myślałem, że zobaczyłem ducha. Właściwie to ja... Czyżbym tracił głowę? Co to za żarty? Szani! To nie żarty. Ale jak? Przecież sam widziałem... Co widziałeś, Jaskier? Widziałem, jak kazała przenieść cię na łódź i był tam jednorożec, i Milwa, i Kahir, i Angulem, i był Jarpen, i Zoltan. Wszyscy widzieli. Straciłem pamięć. To było 5 lat temu w Rivii. Siedzieliśmy w karczmie, zajadając ślimaki i popijając gorzałkę ze starymi kumplami, kiedy zaczął się pogrom. Opętany żądzą krwi motłoch zaatakował dzielnicę nieludzi. Chciałeś ich powstrzymać, przestraszyć. Ruszyłeś na ulicę. Tam... Co było dalej? Ktoś dźgnął cię widłami w brzuch. To była śmiertelna rana. Dotarliśmy do ciebie zbyt późno. Mam wrażenie, że nie mówisz wszystkiego. Byliśmy tam wszyscy. Wszyscy? To znaczy kto? Ty naprawdę nic nie pamiętasz. Wszyscy twoi bliscy i przyjaciele. Brzmi trochę jak z ballady. To sama najprawdziwsza prawda. Geralt, ja wciąż nie mogę uwierzyć. Wybacz. Słuchaj, Jaskier. Nie potrafię ci nic udowodnić, bo to po prostu niemożliwe. Ja nie pamiętam. Ty nie wiesz. Obawiam się, że pewne rzeczy pozostaną niewyjaśnione. Usiądźmy przy stole jak starzy kumple. Napijemy się, pogadamy. Czas pokaże, kim jestem. Masz rację. Zbyt wiele razem przeszliśmy, żebym mógł się pomylić. Zoltana Chivaya. Znasz go? Nie, ale chętnie poznam. Doskonale. Zawsze świetnie się dogadywaliśmy z Zoltanem. Tak sobie myślałem i mam do ciebie pytanie. Nie krępuj się, Jaskier, to do ciebie nie pasuje. Załóżmy, że dostajesz zlecenie na wampira. Co robisz? Srebrny miecz, eliksiry. Do czego zmierzasz? Ha, a co powiesz na możliwość dogadania się z takim wampirem? Próby negocjacji kończą się z reguły poważnym ubytkiem krwi jednego z rozmówców. Dodam, że nie chodzi o wampira. A gdyby wampir nie chciał pić krwi? Picie krwi leży głęboko w ich naturze. Ale widzę po twojej zadowolonej gębie, że chcesz mi coś powiedzieć.
Otóż zaraz ci pokażę, czym jest dla wampira picie krwi. Jaskier. Zdrowie. Zdrowie. Mocna zaraza, ale dobra. Miałeś mnie oświecić. Już to zrobiłem. Posłuchaj kogoś, kto nie stracił pamięci, a trochę już chodzi po tym świecie. O, ktoś idzie. Zoltan Chivay, do usług panienki. Ha, kopę lat, Jaskier, stary druhu. Witaj, Geralt. Witaj. Hej! Odczuwam naglącą potrzebę spożycia pyszniutkiej gorzałczyny. Da się zrobić. Polej, Geralt. Aż łzy lecą. Zacne napitki. Stanowczo twierdzę, że nie ma lepszego trunku nad gorzałkę. Zależy z kim i w jakiej sytuacji pijemy. Weźmy choćby romantyczną kolację we dwoje. Gorzałka się nie nadaje. Nie mówię tu o smaku, lecz o efektach ubocznych. Bredzisz, Jaskier. Nieraz z moją Eudorą romantycznie gąsiorek obaliliśmy, żadnych podejrzanych oddziaływań nie uświadczając. Jestem zwolenniczką wina, ale nie mam nic przeciwko gorzałce, o ile spożywa się ją z umiarem. Weźcie pod uwagę, że porządna gorzałka zastosowanie w nowoczesnej medycynie znajduje, co panienka Szani pewnikiem potwierdzi. Do dezynfekowania ran, owszem, nadaje się świetnie. Ba, nie tylko. Rozgrzewa, bóle łagodzi. Każdą niemoc przewalczy. Wszystko od dawkowania zależy. Sprawdźmy w praktyce. Zdrowie! O co chodzi? Opowiedz o bitwie pod Brenną. Tak naprawdę niewiele widziałam. Było nas czworo, a rannych tysiące. Praktycznie nie wychodziłam z namiotu. Podziwiam cię, Szani. Szczerze mówiąc, niewiele pamiętam. To był jeden z najstraszniejszych dni w moim życiu. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko Zoltanowi. Skądże, to równy chłop. Cieszę się. Słuchaj, Geralt. Wampiry wyższe, w przeciwieństwie do niższych, nie muszą pić krwi. Ani ludzkiej, ani żadnej innej. Krew, mój drogi łowco potworów, jest dla nich jak gorzałka. Skąd te rewelacje, Jaskier? Na włochate jaja lwiogłowego pająka, rozumiem. To chyba tylko ja nic nie rozumiem. Ja też nic nie rozumiem. Jaskier, kończ przedstawienie i powiedz wreszcie, o co chodzi. Miałeś kumpla wampira, Geralt. Prawdziwego przyjaciela. A kumpla smoka nie miałem? Chybiona kpina, bo też miałeś. A wampir nazywał się Regis. Zresztą Zoltan może to potwierdzić. Pamiętam. Nie wiem, czy był wampirem i co pił, ale na pewno był kumplem i wyciągał rozżarzone do czerwoności podkowy z paleniska gołymi rękami. Nawet malutkiego oparzenia nie było. Co się stało z tym Regisem? Emil Regis Rochelek Terciw Godfroy poległ walcząc u twojego boku, Geralt. Wypijmy zdrowie Regisa i innych poległych. Wypijmy. Za Kaleba Stratona. Zaraz jego. Geralt, nie jesteś czasem głodny? No nie powiem, chętnie bym coś zjadł. Mamy chleb, ale my nie konie. Samego chleba jeść nie będziemy. Zoltan dobrze gada. Trzeba zejść po jakąś omastę. Ta mumia z dołu na pewno ma pełną spiżarkę. Chyba żartujesz.
Mumia, jak słusznie zauważył Zoltan, na pewno ma smalec. Może też ogóreczki. Szani. Tylko nie daj się złapać, Geralt. Jutro... Mowy nie ma. Sam bym poszedł. Porażająca logika. Nie ma mowy. Wypijmy za błędy. Sam! Porażająca logika. Nie ma mowy. Tylko uważaj, na dole jest zupełnie ciemno. Sam! No dobrze. Ja. Oto smalec i ogórki. Ze skwarkami. Może byś jeszcze skoczył po cukier? Zoltan. No dobra, wystarczy sam smalec. Zdrowie nieustraszonego wiedźmina. Chyba znam piosenkę. Chętnie posłuchamy. Dawaj, Jaskier! Patrzaj ta, tam pod borem wilczysko tańcuje. Zęby szczerzy, chwostem macha, raźno podskakuje. Czemuż to tak wesoła, ta lesiona bestia? Widno jeszcze nie żonata, kiedy tak wywija. Au! Au, au. Patrzaj ta, tam na łęgu wilczek łapy wlecze. Łeb spuszczony, chwost skulony, z oka łezka ciecze. Czemuż to ta bestia taka zasmucona? Widno wczoraj ożeniona albo zaręczona. Au, au, au. No, Zoltan, jak tam twoja żoneczka? Żal gadać, Jaskier. Stare czasy. One nigdy już nie wrócą. Stare, dobre czasy. Patrz, Szani przysnęła. Napijmy się i czas już na nas. Napijmy się! Tak?
Witaj, Shani. Chciałam chwilę porozmawiać. Jasne. O co chodzi? Czasem śni mi się i wie... Rozumiem. Dzięki. Nie ma sprawy. Tak? Geralt, Geralt. Co to niby ma być? Tak? Przynosisz ze sobą kłopoty. Już nie te lata. Czerwone róże, Geralt, czyli ty... Shani, ty się rumienisz. Rzadko dostaję kwiaty. Jestem pewien, że taka młoda i ładna medyczka jak ty nie narzeka na brak wielbicieli. Faktycznie. Chociaż ostatnio zaczął się do mnie zalecać typ spod ciemnej gwiazdy i wszystkich wystraszył. Shani, jeśli potrzebujesz pomocy... Nie, nie ma żadnego problemu. Był nawet na swój sposób uroczy i taki tajemniczy. Spotkałam się z nim parę razy i kto wie, co by się stało, gdybym nie odkryła, że prowadzi podwójne życie. Tajemnicze? Podwójne życie? O kim mówisz? Nazywa się Talar.
Wątpię, żebyś go znał. Spacerowaliśmy sobie wieczorem na grobli. Rozumiesz, romantyczna atmosfera? Gdy w pewnym momencie zorientowałam się, że śledzi nas dwóch drabów w szaroburych płaszczach zarzuconych na zbroję oddziałów specjalnych. Płaszcze chyba miały zapewnić im incognito. Rozumiesz, myśleli, że jak założą płaszcze, to nikt się nie zorientuje, kim są. Nie wiedzieli, że na uniwerku nauczyłam się rozpoznawać takich jak oni na pierwszy rzut oka. Już myślałam, że nas aresztują albo będą wypytywać o wiewiórki, ale nie. Tymczasem mój towarzysz powiedział, żebym się nie przejmowała, że obowiązki wzywają i niestety musimy się rozstać. Nie jest mnie godzien i takie tam żałosne wymówki. Typy w płaszczach trzymały się tuż za nami, na granicy słuchu. Już chciałam mu powiedzieć, żeby wsadził sobie tę swoją litość głęboko w żyć, gdy zauważyłam, że oni dają mu jakieś znaki. Nosili brosze salamandry? Spokojnie, daj powiedzieć historię do końca. Byłam ciekawa, o co chodzi. Spuściłam głowę, powiedziałam, że złamał mi serce i udałam omdlenie. Szarobure płaszcze od razu podbiegły i Talar powiedział: mam nadzieję, że to coś naprawdę ważnego. Na to szarobury: ale szefie, byliśmy niewidoczni. Talar mu na to: niewidoczne to będą twoje jajce, jak ci je utnę i wsadzę w żyć, Matole. I wtedy nie wytrzymałam, parsknęłam śmiechem. Szani, to było piekielnie ryzykowne. Jak się skończyło? Odprowadzili mnie do domu. Gdy odchodzili, słyszałam, jak ten niewidoczny mówił, że nie udała im się ta akcja przeciw salamandrze. To wszystko. Mówiłaś, że wiesz, kim byli ci ludzie. To byli tajniacy Foltesta, wywiadowcy z Bożej łaski. W czasie naszego pierwszego spotkania w Oxenfurcie pomogłam ci się urwać agentom redańskim. Te merscy nie różnią się specjalnie. A propos naszych przygód w Oxenfurcie, w czym konkretnie przeszkodził nam Jaskier, wchodząc wtedy przez okno? A ty, głupku, już myślałam, że nie zapytasz. Przypomnę ci, jak to było. No to jak kurwa będzie? Robimy interes? Rozpracowałem salamandrę. Jasne. Jesteś czysty. Mam dowody, że nie pracujesz dla Azara. Ale odkrycie. Choć wiele na ciebie wskazywało. Jakby ktoś chciał, żebym cię podejrzewał. Nie doceniałem cię, Wiedźminie. To błąd wielu osób. A wiesz, coś ci powiem. Raz mogłem podpaść temu Azarowi. Gość kurewsko uwielbia antyki i różne luksusy. Jak każdy chędożony dzikus, który się dorobił. Miałem kiedyś cały transport takich rzeczy, jak się potem okazało, dla niego. Potrzebowałem wtedy pomocy straży i dałem cynk Vincentowi.
Wszystko skonfiskowali. Od tego czasu potrzebuję jeszcze ściślejszej ochrony.